czy unijna zielona rewolucja proponowana nam przez lewicowe elity ma na celu zmianę naszego stylu życia na taki, jaki jest obecnie w komunistycznej Korei Północnej? Zapraszam na kolejny odcinek. Mądrzej nie wspomnieć. Kolejna teoria spiskowa zmaterializowała się. Zieloni Kmerzy, czyli ekoterroryści z Brukseli, postanowili wprowadzić swój zielony komunizm pod pretekstem ekologii i walki ze zmianami klimatu. 14 lutego bieżącego roku w Parlamencie Europejskim przegłosowano zakaz rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi na terenie Unii Europejskiej od 2035 roku. Jak widać, zielona agenda prze ostatnio do przodu w niewyobrażalnym tempie. Teraz, aby to prawo zostało prawem unijnym, potrzebna jest jeszcze decyzja Rady Europejskiej. Biorąc jednak pod uwagę zafiksowanie się lewicowych elit unijnych na tzw. ekologii, można tylko spodziewać się kontynuacji tego trendu i potwierdzenia zakazu od 2035 roku. Do czego zatem dążą zieloni unijni decydenci? W wielkim skrócie wygląda na to, że chcą oni, aby nasze życie wyglądało jak to, które mieliśmy kiedyś w PRL. Chociaż być może bardziej adekwatnym porównaniem jest to, w jaki sposób żyją obecnie mieszkańcy Korei Północnej. Gdy słucha się postulatów tzw. ekologów, zwanych też klimatystami, można odnieść wrażenie, że bardzo podobałoby im się w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wszak wszyscy jeździli wtedy pociągami, mało kto miał własny samochód, a nawet jeśli, to paliwo było na kartki, mięso było na kartki, ubrania również na kartki, prawie nikt nie latał samolotami, po prostu ideał z punktu widzenia zielonych Kmerów. Brukselska ekoszajka ma już plan na to, jak ten stan rzeczy osiągnąć. Najpierw planują zatem pozbawić ludzi możliwości przemieszczania się. I stąd właśnie atak na samochody. Posiadanie samochodu jest wyznacznikiem wolności. Każdy kierujący może sobie pojechać tam, gdzie tylko chce, wtedy, kiedy tylko chce, w warunkach, jakie mu odpowiadają. Lewica nienawidzi indywidualizmu i chciałaby, aby wszyscy jeździli autobusami, tramwajami i pociągami. Oznacza to, że lewica jest właśnie za pogłębieniem wykluczenia komunikacyjnego. To nie jest po prostu walka ze zmianami klimatu, tylko walka z ludźmi pod pretekstem klimatu. Można też odnieść wrażenie, że to głosowanie w Parlamencie Europejskim to tylko formalność. Globaliści już dawno ustalili, że w 2035 roku znikają benzyniaki. Warto też wymienić polskich posłów, którzy zagłosowali za tym ekologicznym faszyzmem. Są to m.in. Marek Belka, jeżdżący BMW X5, Robert Biedroń, jeżdżący na co dzień Volkswagenem Tiguanem, Wołodia Cimoszewicz, jeżdżący Volkswagenem Passatem, Sylwia Spurek, która jeździ BMW w benzynie, Leszek Miller, Audi S8, Bogusław Liberacki, BMW X5. Oczywiście żaden z tych wspomnianych europosłów nie ma samochodu elektrycznego, ale wszyscy dzielnie poparli to, żebyś ty również nie mógł mieć własnego samochodu. Trzeba pozbawić się złudzeń, że kraje, które pozostaną w Unii Europejskiej, będą w stanie jakoś funkcjonować. Te nonsensy pochłoną je jednego po drugim. Warto też zwrócić uwagę, że to nie będzie tak, że samochody spalinowe zostaną zastąpione samochodami elektrycznymi. Elektryki będą dostępne tylko dla nielicznych. Według założeń klimatystów w miastach ma być dostępnych tylko 190 samochodów na 1000 mieszkańców. Obecnie liczba ta dochodzi do 600. Na dodatek należy się spodziewać nowych sposobów dystrybucji pojazdów. Mówi się o tym, że zacznie dominować model zwany jako CaaS, czyli Car as a Service, lub po polsku samochód jako usługa. Jest to coś w rodzaju wynajmu długoterminowego, który będzie docelowo podstawową formą użytkowania pojazdów. Oprócz tego w
miastach dostępny ma być car sharing, czyli samochody dostępne na minuty. Trudno jednak wyobrazić sobie, że samochody będą stały na drogach wiejskich, oczekując na tych, którzy być może będą chcieli przejechać kilka kilometrów do ośrodka zdrowia. Oznacza to zatem, że likwidacja samochodów spalinowych to jednocześnie pogłębienie wykluczenia komunikacyjnego ludzi mieszkających w małych ośrodkach. W kontekście planów klimatystów odnośnie likwidacji motoryzacji w obecnym kształcie warto też wspomnieć o problemie baterii. Do budowy samochodów elektrycznych potrzeba bardzo dużo litu i kobaltu. Zwłaszcza ten ostatni pierwiastek jest kluczowy, bo zapewnia, że bateria nie przegrzewa się. Już teraz mówi się o światowym kryzysie kobaltowym, a może być tylko gorzej. Po prostu bateria jest problemem, bo stała się zasobem metali, z których jest zrobiona, które są ograniczone. Niedobory tych metali powodują, że nie jest możliwe wyprodukowanie takiej ilości samochodów, aby wszyscy zastąpili swoje pojazdy spalinowe tymi elektrycznymi. Co prawda pojawiają się nowe technologie tworzenia baterii bezkobaltowych, ale są to dopiero prototypy. Właśnie dlatego wymyślono, że nie można sprzedawać samochodów z bateriami, bo baterie stają się cennym zasobem i producenci aut nie chcą stracić kontroli nad jej życiem i być w stanie je później poddać recyklingowi. Dla nas oznacza to brak możliwości kupienia samochodu i konieczność wynajmowania go w różnych modelach od wynajmu długoterminowego po wynajem na godziny. Mało ludzi zauważa też, że w takim modelu dystrybucji pojazdów do likwidacji pójdą wszystkie warsztaty samochodowe. Po prostu obsługa samochodów elektrycznych, które będą należeć de facto do koncernów je produkujących, będzie się odbywać tylko w autoryzowanych stacjach obsługi. Oznacza to, że cała branża warsztatów samochodowych i części zamiennych może odczuć to bardzo negatywnie. Ale to nie koniec. Problemem jest też infrastruktura energetyczna. Wszak zapotrzebowanie na prąd stale rośnie z powodu innych działań zielonych Kmerów, na przykład w budownictwie, gdzie wymusza się ogrzewanie za pomocą prądu, na przykład słynnych pomp ciepła. Zielony ekologizm spowodował, że w Unii Europejskiej energetyka węglowa stała się passé. Co ciekawe, tak samo passé stała się też energetyka jądrowa, która przez ekologów uważana jest za nieekologiczną, mimo wręcz zerowej emisji dwutlenku węgla. Ekoterroryści stawiają na panele fotowoltaiczne działające tylko kilka miesięcy w roku i wiatraki, które są bardzo chimeryczne i nie działają, gdy brakuje wiatru, ale też wtedy, gdy wiatr jest za silny. Z tego powodu osławione OZE, odnawialne źródła energii, są bardzo chimerycznymi źródłami energetycznymi, które sprawiają bardzo wiele problemów systemowi energetycznemu, de facto uniemożliwiając jego stabilizowanie. Już teraz przekonuje się nas, że grożą nam blackouty, czyli odłączenia prądu, które mogą trwać nawet wiele dni. Jak zatem ta niewydolna sieć energetyczna, która staje się coraz gorsza ze względu na szaleństwa ekoterrorystów, ma podołać zwiększającemu się zapotrzebowaniu na ładowanie elektrycznych samochodzików? Okazuje się, że problemy pojawiają się już w tej chwili. Na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie zakazuje się ładowania samochodów elektrycznych w określonych godzinach. Podobne zakazy mogą zostać wprowadzone w kolejnych krajach. Ekologiczność samochodów elektrycznych jest też stale kwestionowana. Jest lekkim absurdem to, że uważane za bezemisyjne elektryki korzystają z prądu powstającego przez spalanie węgla. Samochody elektryczne są też bardzo trudne do odsprzedaży, ponieważ bateria degraduje się w nich tak szybko, że po kilku latach samochód ma bardzo ograniczony zasięg. Poza tym nie każdy wie, że samochody elektryczne są przeważnie cięższe od samochodów spalinowych i z tego powodu opony zużywają się w nich bardziej, a to oznacza, że do
środowiska naturalnego dostaje się dużo więcej związków gumy niż w przypadku samochodów spalinowych. Likwidacja samochodów jest jednym z podstawowych celów unijnych klimatystów i nie wygląda na to, że odpuszczą. A opór społeczny w tej materii praktycznie nie istnieje. Ludzie po prostu nie wierzą w te absurdy i myślą, że to są jakieś żarty i jakoś to będzie. Niestety, to nie żarty. Jakoś nie będzie. Będzie źle. Będzie smutno. Będzie szaro. Będzie jak w PRL lub w Korei Północnej. Mądrzej nie wspomnieć.